Panie Wójcie, Czcigodni Księża, Panie Senatorze, Panie Starosto, Panie i Panowie, Szanowni Radni, mieszkańcy gminy Tuszów i Czajkowa. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na tą uroczystość. Dożynki są zawsze wspaniałe, zawsze są podniosłe. Chcę za to zaproszenie podziękować, ale ważniejszym jest, żeby dziękować za ten całoroczny trud, który doprowadził dziś tu rolników, doprowadził do zbiorów tegorocznych. Myślę, że one oczywiście odbywają się w różnych warunkowaniach atmosferycznych, oczywiście nie były tak złe, trzeba je jeszcze dokończyć, ale ważnym jest, żeby to zebrane ziarno, ten wypieczony bochen chleba sprawiedliwie podzielić i w naszym kraju, i w województwie, i także oczywiście w gminie. I tego wójtowi życzę, aby ten zebrany plon, te wszystkie dokonania, które w trakcie całej kadencji zostały tutaj dzisiaj przedstawione, żeby były kontynuowane i żeby były dobrze dzielone dla wszystkich mieszkańców, wszystkich miejscowości gminy Tuszów Narodowych. Myślę, że dziś mówimy o pięknej uroczystości, która ma charakter tradycyjny, która podtrzymuje nasze piękne dziedzictwo, kultywuje je, pokazuje, jak potrafimy ciężko pracować i jak także potrafimy rzeczywiście świętować i pokazać ten zbiór i dzielić ten chleb sprawiedliwie przez cały rok. Za to trzeba dziękować, bo to podtrzymanie tradycji nie odbywa się tylko w warstwie, że tak powiem, tego obrządku żniwnego, ale i także oczywiście w warstwie patriotycznej. Gmina Tuszów, miejsce urodzenia generała Władysława Sikorskiego, piękna Izba Pamięci, pięknie rozbudowany ośrodek i tradycja od lat podtrzymywana i pielęgnowana, także za to też trzeba bardzo serdecznie dziękować i wójtowi, pani sekretarz, która w tym bardzo ma dużo zaangażowania i rzeczywiście całemu społeczeństwu gminy. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za ten trud, który przyczyni się do całego wyniku Podkarpacia jako naszego województwa, jeżeli chodzi o rozwój gospodarki, jeżeli chodzi o rozwój naszej infrastruktury. Myślę, że takim aktywnym miejscom jak gmina Tuszów trzeba w dalszym ciągu pomagać. Dziś wójt osobom za to dziękował i oczywiście dobrze zrobił, ale ja myślę, że oczywiście pomaganie jest tym łatwiejsze i mamy do czynienia z środowiskiem aktywnym, z dobrze przygotowanymi projektami, z dobrymi pomysłami, to ta pomoc jest łatwiejsza, co Państwa tutaj dziś zaręczam. Także gratulując, jeszcze raz dziękując, wszystkiego najlepszego życzę i oczywiście wszystkim rolnikom, całym rodzinom tradycyjnego staropolskiego szczęść Boże.